Czy warto na Multiselekcie chwalić się swoim chłopakiem lub swoim małżonkiem, który jest już w Policji? Zapytanie mojego widza. Yy, dobry wieczór, od dawna chcę wstąpić w szeregi Policji, zaś mój chłopak z dnia na dzień złożył dokumenty i dostał się od razu. Good for him. Yy, na dniach będę mieć Multiselek i czy wspominać właśnie o tym, że mój chłopak jest już w Policji, czy lepiej jednak nie. Boję się, aby psycholog nie stwierdził, że Idę to tylko ze względu na niego, chociaż tak naprawdę nie jest. Z góry dziękuję za odpowiedź. I zacznę od doświadczeń moich widzów, a w zasadzie członków elitarnej grupy szkoleniowej, którzy faktycznie wspomnieli o podobnej sytuacji, czyli o bardzo bliskim członku rodziny będącym już... W policji, i te wrażenia są takie troszeczkę mieszane. Zacznę od przypadku jednej dziewczyny, która wspomniała o małżonku policjancie, i rozmowa zmieniła się o 180 stopni. Ona nie mogła się oprzeć wrażeniu, że psycholog po prostu była zazdrosna i ją uwaliła. Także zmiana podejścia do tej kandydatki była po prostu diametralna. Ta psycholog specjalnie się z tym nie kryła. No Ostatnio jednak inny członek mojej elitarnej grupy szkoleniowej i to gościu grubo po czterdziestce, kilkadziesiąt lat w biznesie prywatnym, który przestał mu iść, wspomniał na Multiseleccie o swojej małżonce również długoletniej policjantce, ale zrobił to przy okazji pytania czy zna problemy mogące go czekać w służbie. No i jak ten gościu nie mógł tych problemów nie znać, skoro na co dzień miał relacje od swojej połowicy. Oczywiście facet zdał w tej chwili chyba już kończy szkółkę. Policyjną, starał się chyba, dostał się chyba w marcu, czyli jeszcze szkółki nie kończy, jest w trakcie szkółki policyjnej i zastanawiam się tylko, że jak już wróci do domu, powiedzmy, przy okazji święta policyjnego biorą mundury i kto będzie te honory pierwszy w chałupie oddawał. Także jaką możesz przyjąć strategię? No, myślałem nad tym długo, i, i na początku za bardzo bym się nie wychylał z tym ujawnianiem chłopaka, narzęczonego, konkubena, czy jakiegoś współmałżonka w policji, może to być odebrane negatywnie, że jedynym twoim motywem jest chęć jakiegoś dorównania swojemu partnerowi, pokazania, że nie jesteś gorszą, czy gorszym, czy idziesz tylko ze względu na niego, żeby go pilnować do ostatniej chwili. I to właśnie takie obawy właśnie yy, miał mój widz. Yy, bądźmy szczerzy, media, czy jacyś inni tropiciele śladów prawda, szukają obecnie wszędzie koneksji rodzinnych, szczególnie w instytucjach państwowych. Czyli psycholodzy podświadomie chcą uniknąć jakiejś takiej kuriozalnej sytuacji, że będziesz zmuszony na przykład jako szef kontroli, szef audytów kontrolować swoją partnerkę z podległego ci wydziału. No jak ta kontrola się może skończyć? No być może skończy się źle, ale potem trzeba pójść do domu i się z tej kontroli małżonce wytłumaczyć. Czyli chodzi o to, aby nie doszło do jakiejś sytuacji, że jest yy, jakiś rodzaj. Podległości służbowej pomiędzy małżonkami, no powiedzmy, konflikt interesów. O ile się orientuję, nie ma chyba jakiegoś oficjalnego zakazu pracy obojga współmałżonków w policji. Skoryguj mnie w komentarzu, jeżeli jest inaczej. Także jeżeli widzisz, że ta rozmowa z psychologiem się klei, idzie fajnie, nawiązałeś jakieś tam. Y, jakąś dobrą relację i szczególnie masz wrażenie, że ten psycholog jest za tobą, że cię raczej przepuści, no to możesz przy jakiejś tam nadarzającej okazji wspomnieć o kimś bliskim w służbie. Ale robisz to jednak na swoje własne ryzyko. Tak jak Ci powiedziałem, z doświadczenia moich studentów wynika, że łatwiej jest przejść wtedy facetom, którzy mają za partnerki policjantki, niż odwrotnie. No, może się wiązać z takim przekonaniem psychologa, szczególnie pani psycholog, że praca w policji za bardzo nie jest dla kobiet, że może zaniedbywać swoje rodzinne obowiązki. No, bądźmy szczerzy, chodzi tutaj głównie o wychowanie i nadzór nad dziećmi i będzie to też dotyczyło osób bardziej młodych niż starszych. Starsi z reguły mają jakąś ustabilizowaną sytuację rodzinną, chociaż jakby to powiedzieć nadzór nad dziećmi czasami trwa długo dłużej. Niż, niż powinien. I czasem psycholożka może też mieć doświadczenie z pierwszej ręki, No, bądźmy szczerzy, jak jest w policji, to jest albo funkcjonariuszem, albo pracownikiem cywilnym, raczej dostała się po jakimś układzie, no, ma lub miała męża policjanta, no i zna wszystkie problemy z tym związane i być może z dobroci serca chce ci tego Zaoszczędzić, chociaż w pierwszym momencie może to być dla Ciebie bolesne, ponieważ oznacza, że multiselect oblałeś. No, z własnego doświadczenia wiem, że służba mundurowa jest wyjątkowo specyficzna. Obciążenie psychiczne z powodu stresu jest dużo większe niż w takiej pracy typu od 8 do 16. No i takie związki mundurowe mają mniejsze szanse na Przetrwanie. Pamiętam ze starych czasów, że u mnie w wojsku mówili, że służba wali w dekiel, prawda? <grywka> Czyli jest w tym sporo prawdy. Natomiast decyzja końcowa należy do ciebie i zarówno chodzi o to, czy wiązać się z policjantem, mieć za partnera życiowego policjanta, no i czy wspominać o tym na multi -selekcie. Także mówił Darek Kraśnicki twórca elitarnej grupy szkoleniowej. I koniecznie pod tym wideo, w komentarzu napisz jakie ty masz poglądy na ten temat. Szczególnie mile widziane są poglądy yy, oparte na wrażeniach z pierwszej ręki. Czyli miałeś sytuację, wspomniałeś o tym chłopaku, o dziewczynie, nie wiem, konkubenie, narzeczonym, <śmum> współmałżonku i jak to się u psychologa policyjnego skończyło.